24 marca wyruszamy z Gliwic do miejscowości Góra Świętej Anny. Mamy 48 km, do tego idziemy przez miejscowość Rudziniec, tam się zatrzymujemy oraz jutro ruszamy dalej. Zapraszamy wszystkich na drogę. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie. A stamtąd na około Polski idą już przez północ, wschód, już od południa są tu na wysokości Gliwic, i to mają zamiar dotrzeć do Góry Świętej Anny i dalej w ścianę zachodnią z powrotem do Chojna. Dziękujemy Bogu za te jego łaski, które nam udziela przez te nawiedzenie, przez tę wizytę. I Polski. To On panuje, to On rządzi, to On kieruje losami świata. Dzisiaj szczególnie polecają sprawę pokoju i mówmy się o to, by ustała wojna na Ukrainie. A Wam niech dobry Bóg też udzieli potrzebnych darów i łask i siły przede wszystkim do tego, abyście zawsze mieli pokój i dobro. Bóg zapłać. Służmy za to najświętszą ofiarę, a nie do potrzebnych darów i łask, które od samego Boga pochodzą. I świętami królowie, mów Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu, w jubileuszowym roku 1050-lecia Rzeczy Polskiej, w roku nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia, i dzisiaj my po raz stajemy przed Tobą wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi, by uznać Twoje panowanie, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą ojczyznę i cały naród. Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz od nas święte i nigdy nie wygasło prawo. Dlatego z pokorą, kierując to czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe panowanie nad Polską i całym naszym narodem, żyjącym w ojczyźnie i na całym świecie. Amen. W naszych sercach króluj nam Chryste. Króluj nam Chryste. W naszych rodzinach. Króluj nam Chryste. W naszych parafiach. Króluj nam Chryste. W naszych szkołach i uczelniach. Króluj nam Chryste. W środkach społecznej komunikacji. Króluj nam Chryste. W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku. Króluj nam Chryste. Króluj nam Chryste. W całym narodzie i państwie polskim. Króluj nam Chryste. W pokoju na Ukrainie, w Rosji, w naszej ojczyźnie i w całej Europie. Króluj nam Chryste. Wieczny odpoczynek dla wszystkich poległych na wojnie i zmarłych dać Panie. A światłość wiekuista niechaj mi świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Jubileuszu miłosierdzia, tak dziś my stajemy przed Tobą wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi, by uznać Twoje panowanie, poddać się Twemu prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą ojczyznę i cały naród. Wyznajemy z nieba i ziemi, że Twojego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasło prawa. Dlatego z pokorą, biorąc to czoło przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe panowanie nad Polską i całym naszym narodem, żyjącym w ojczyźnie i na całym świecie. Amen. Pragnąc uwielbić Majestat Twojej potęgi i chwały z wielką wiarą i miłością wołamy, króluj nam Chryste. Króluj nam Chryste. W naszych sercach. Króluj nam Chryste. Króluj nam Chryste. W naszych parafiach. Króluj nam Chryste. W naszych szkołach i uczelniach. Króluj nam Chryste. W środkach społecznej komunikacji.
Króluj nam Chryste. Króluj nam Chryste. Króluj nam Chryste. Króluj nam Chryste.